czasu nie liczą. Podobnie jest z zespołem pracującym w Studio Karat. Z przyjemnością informuję Państwa, że dzisiejszy program jest 150. programem wyemitowanym z naszego studia. Jest to niewątpliwa okazja do wspomnień. Programów to 200 godzin emisji, czyli tyleż godzin naszego przebywania u Państwa w domach. 150 programów, nie licząc programów specjalnych, na przykład z okazji Dni Wolsztyna, to również 3 lata działalności naszego studia. W tym czasie bywało różnie. Na początku wiele uczyliśmy się, przyzwyczajaliśmy się do Państwa, a Wy przyzwyczajaliście się do nas. Zaczynaliśmy bardzo skromnie, w małym piwnicznym pomieszczeniu przy ulicy Żeromskiego 21, mając do dyspozycji jedną amatorską kamerę, ale za to wielkie ambicje. Później otrzymaliśmy pomieszczenie w spółdzielni, które przez długi okres czasu służyło nam rewelacyjnie.
Jednym mankamentem tak było to, że sesję nagraniową mogliśmy rozpoczynać dopiero o godzinie 22:00, wtedy, gdy na osiedlu panowała już względna cisza. W związku z tym naszą pracę kończyliśmy często około godziny 4:00 nad ranem. Wniosek narzucał się sam. Tak dłużej być nie mogło. Należało stworzyć studio z prawdziwego zdarzenia. Ta idea dojrzewała długo. Po wielu naradach, dzięki Radzie Programowej, udało nam się uzyskać pomieszczenie po osiedlowej bibliotece. Postawiono przed nami jednak szereg warunków. Gro prac musieliśmy wykonać własnym sumptem. Dzięki zaangażowaniu Rady Programowej, licznym sponsorom i znajomym, w ciągu 5 miesięcy stworzyliśmy studio z prawdziwego zdarzenia. Studio naszych marzeń, które stało się wzorem dla innych stacji kablowych, na przykład z Nowego Tomyśla. Dzisiaj oglądaliście 150. program. Zdajemy sobie sprawę z tego, że daleko nam do pełnego profesjonalizmu. Jednakże powinniście Państwo wiedzieć, że praca w studiu jest naszą pracą prawie społeczną. Poza nią wszyscy pracujemy zawodowo bądź uczymy się. A jedynie nasz czas wolny możemy przeznaczyć na to, abyście Państwo otrzymywali raz w tygodniu wiarygodne informacje o tym, co się dzieje w naszym regionie. Przez 3 lata naszej działalności przez studio przewinęło się gro osób. Począwszy od pierwszej prezenterki, niedocenianej Doroty Gruszczyńskiej, a kończąc na osobie Marka Czańskiego, szefa naszej kablówki, nierozerwalnie związanego z historią studia. Oprócz Marka, najdłużej pracują tu Małgosia Roszak, Tomasz Bujakiewicz i Andrzej Gośliński. Na dzień dzisiejszy w studio działa 7 osób. Będziemy wdzięczni za szczerą krytykę i pomoc wszystkich życzliwych nam ludzi w realizacji dalszych co najmniej 150 i więcej programów Studia Karat. Dziękujemy za wyrozumiałość i cierpliwość.